Zostało nam zasadzić magiczne fasolki i uciec z tej magicznej krainy. Tysiąca jednej baśni. Wolpertinger. Cokolwiek to jest. Jakaś odmiana królika chyba. Koziołek matołek. Ty, tu jest nawet tablica z ogłoszeniami. Nie widziałem tego wcześniej. O, cześć to kusaka. Dzięki za hosta. Witam serdecznie, ja też. Czyli to bucik. Wczoraj na balu tańczyłem z kobietą o jasnych włosach, spiętych w kok i niebieskich oczach. Kiedy wybiła północ, uciekła, gubiąc szklany bucik. Każda kobieta w krainie tysiąca baśni ma się u mnie stawić na przymierzenie buta w celu ustalenia tożsamości wspomnianej osoby, a w dalszej perspektywie ożenku. Abstynencja będzie karana chłostą. Książę Hubert. Świeży towar. Tytoń, fistek, tabaka, alkohol, od absyntu pożytnio. Zapraszam. Dziewczynka z towarem. Dawniej dziewczynka z krzesiwami. Łapy precz od mojego łóżka. Dowcipnisia, który wsadza mi ciągle pod coś pod matera, zastrzegam po raz ostatni. Jeśli cię przyłapie, każe wypatorzyć. Przypiekać gorącym żelazem, zdzierać skórę pasami, a na koniu zerwać koniami. Księżniczka Oleńka. Dzieci niechciane przygarnę. Dzieci niechciane przygarnę. Najlepiej takie przy kości, chociaż chude też mogą być, wiedźma. Informator poszukiwany. Jedno z moich jajek wykluło się jakieś brzydactwo. Podejrzewam, że kaczka puściła się z którymś z sześciu łabędzi, chociaż ta wszystkiego się wypiera. Za dowody doświadczające o jej winie dobrze zapłacę. Zapewniam pełną anonimowość, kaczor. Zdesperowana gęś, zlecenie. The fuck? Mamy zlecenie tutaj jeszcze. Mieszkańcy bajkowej krainy, ktoś dybie na moje życie. Odkąd sprowadziłam się tu z zamku w chmurach, czuję się obserwowana. Pomóżcie, nim będzie za późno. Gęś Balbina, znana jako gęś znosząca złote jaja. PS, wiem, że Juzio mówił, że to on, ale to nie on. Zlecenie. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Gę. Wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Co? Wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. No dobra. Co u mnie? No wiesz co u mnie. Przysnęło mi się trochę. Na mojej popołudniowej drzemce. Miałem zaczynać godzinę 50 minut temu. No zacząłem dopiero teraz. No, mamy punkt umiejętności. Tylko, że teraz zbieramy ile? 9 punktów, nie? 7. A raczej tego już nie uzbieramy do końca gry. Kto gra na flecie? Fakt? Tak jakby ten krzak tutaj grał na flecie. Dobra, nieważne. Domu jej nie ma. No to kto? No tu jest ten grajek. Z bardzo daleka cię słychać, kolego. Zawrzyte. Okej. Pióro złamane. Doszło do walki. Okej. Idź za śladami złamanych piór, Geralt. Pierze. Gęś musiała mocno bić skrzydłami. Uważaj, skrzydłami! Kto się skupał? Okay.
Zapraszam, każdemu wystarczy. No. Prawie się udało wszystkich jednym munkiem położyć. W jakiegoś powodu ten ostatni nie otrzymał obrażeń. Mimo, że stałem przy nim. Hej, patrz, tam między drzewami. Jakiś owoc, czy coś? Między drzewami. A, że tutaj. Krasnoludy. Rumcajs zabrał. The fuck? Rumcajs zabrał złotą gęś, ok? Jak dziwnie odskoczył. Ciebie nie mogą skrzywdzić, więc ty masz fory. What the fuck? Lepsze jaja złożę na wolnym. Dobre pytanie. Klucz do klatki. Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. Jeb, zostawiła złote jajo. Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Mam złote jajo od gęsi, okej? Okay? Naprawdę przyjechałeś tu aż z północy z powodu zlecenia na bezdę? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie spędziłem kiedyś w Beauclair kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie to ciągnęło. No tak. Jeśli raz odwiedzisz to sam, zawsze będziesz chciał wrócić. Coś w tym jest. Lubiłaś Annę Henriettę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzyczka była piękna, taka słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała. Może nie mogła. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. No, proszę cię. Rumcajs ukradał bogatym rogi i rozdawał biednym proletariuszom w państwach socjalistycznych, zostając wskazanym przez władców za przemyt złotem. Okej. Gdzie jest ta polana, gdzie mogę zasadzić te magiczne fasolki? Jest juzioł. Wielki! Dobra, to tu. Wyciągaj fasolki. Zabrzmiało dwuznacznie. Zajść z krzaty. Au. We dwóch, podwójna egzekucja. Gdzie mam zasadzić te fasolki?
Aha. Przy tym jednym konkretnym kamieniu zasać fasolki. Dawno, dawno temu. Czekaj. Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Aha. Dobra, rzucaj! Nabrała go? Nie, nie podchodź tam! Zawsze coś się musi stać. Zawsze coś się musi. Ostatnia prosta. Ty, Geralt, gdzie ją macasz? Trzeba wspiąć się po magicznej fasoli. Okej? Okay. Nie wiem, w jaki sposób małe dziewczynki miały dokonać tego. Jesteśmy ponad chmurami. Bo raczej na tym samym poziomie co chmury. Niesamowite. Trochę jest zapuszczony ten zamek. Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... Z Grutem. Z nim. Jak ubrany, the fuck? Piec na twarzy nałożony. Chmurny gigant. What the fuck? Zniknął! Au! O, jak uderzy! Czyli trzeba trzymać go blisko tutaj środka. Jak uderzy w to, to go zestunuje. No dawaj, atakuj. Hehe. Au. Nope. What the fuck? Jak ty to zrobiłeś? Oho, to musiało poleć. Znowu trafił. Szybko poszło. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Jeszcze spotkanie z Detlafem. Mam cię stąd wyprowadzić, więc chodźmy. Tak, wiem. Muszę cię stąd wyprowadzić. Chodźmy. Zaczekaj. Nie o to mi chodziło. Potrzebuję cię do czegoś znacznie prostszego i znacznie przyjemniejszego.
Nie patrz tak na mnie. Potrzebuję mężczyzny, Geralt. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. Zgódź się, może innym razem. Cycki? Fuck, nagle się zmieniła aranżacja. Chmury zmieniły się w białe. Sama raczej nie przeżyje spotkania ze swoim byłym. Kapa. No, możliwe. Znikła. It's magic. Bzy? Kama Sutra, poziom ekspert. Bzy. Te uczucie, gdy grasz w gry przeglądarkowe, bo stream cię nuży. A co? Stream cię nuży? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Dwa? Mam nadzieję, że ta bajka się skończy dobrze. Wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Straszne echo tu w tych chmurach. Myślę, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. EGS jest zbyt świeży na pobieranie. EGS? EGS. Kość potwora. Błędny ogień. Chyba chce mi coś pokazać. Uważaj. Nie można im ufać. Okej. Błędny ogień chce, żebym zszedł tutaj, co? Dobra, zapiszmy grę. Steam jest zbyt świeży na pobieranie? Na pobieranie czego? What the fuck? Bonfire! Dobra, teraz jesteśmy w uniwersum Dark Souls. Geschäft. Stream jest martwy? Nie. Stream is dead, stream is live. W ogóle nie był offline. Jeden raz, kiedy to nie jest moja wina. Jak ja mam teraz wrócić, co? Gro?
Żebym musiał iść dalej przed siebie. Aha. Chyba tak. Okej, mały detour już za mną. Możemy wychodzić. Tak z ciekawości. Po co ci było to serce duszą? I książęce wino? Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Ale nie żałuję. Raz się żyje. Okej. Nic tu nie ma do wzięcia. Serio. No i Geralt, twoja kleptomania nie zostanie zaspokojona dzisiaj. Trzeba tylko wskoczyć do studia. Panowie, przodem. Gdzie? Czy już potencjał na nowy stream, na nowy nową część Harry'ego Pottera? Harry Potter i stream Mayosa. Cia. Dobra, raz się żyje. Geronimo! Przy fontannie wyskoczyliście, co? Fontan. Niezbyt praktyczny. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyście guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Witaj, Regis. Ale mniejsza z tym. Czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który... Młoda dama. Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustu? Uspokójcie się oboje. Uspokójcie się oboje. Ale... Żadnych ale. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Geralt jest zmęczony. Papa Geralt. Jakiś czas później. Zakończono zadanie dawno, dawno temu. Ładnie tu, prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntynu. Nadal można. Ledwo, ledwo, ale można. Byłeś tu już, Geralt. Czemu mówisz, że ładnie tu? Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlef w tobie widział? Może sam ci powiem. Denerwujesz się, Siana? Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza, jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Szczerze, tak, denerwuję się. No to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte. Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Dobra, przygotujmy się. Detlef zaraz tu będzie. Przygotujmy się. Detlef zaraz tu będzie. Jak mucha. Hi.
No. Kruk nas zobaczył. I gdzie ten Detlef? O. Jest i on. Muszę ci zadać jedno pytanie. Hmm? Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Hmm? Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. The fuck? Jakim cudem ona z powrotem trafiła do tej baśniowej krainy? A, wstążka. Niech zgadnę. Amulet. Jednak znów dałem się okpić. A zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie! No. Dwa wampiry ze sobą walczą. Uła! Jaki Matrix się zrobił z tego Wiedźmina. No, gra była tak miła, że uzupełniła mi wszystkie moje mikstury. Jak miło. No dobra. Ona i przeciwko wampirom. Do tego czarna krew, grom i puszczyk. I graj, muzyko. Wampir z Wiedźminem. O. Regis ciągle nie chciał go skrzywdzić tak do końca. Cóż, zostaliśmy sami. Miejmy to już za sobą. Raz już ze sobą walczyliśmy. Oszukaliście mnie obaj. Nie zaplanowałem. Mogę sparować wampira. Oczywiście, jak będę dostatecznie szybki. A, to już? A nie. Zmienia formę. This is not even my true power. Vegeta, what does this counter say about his power level? Jeśli wierzysz w jakichś bogów, zacznij się do nich modlić. Okej. Okay. Ej, bez leczenia się! The fuck, jak ja mam to uniknąć, o?
No, 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 no. Okej. O, daj mi się złapać, jak dziecko. Tekst Geralta. Ile mam czekać do młodego? Było dość odważnie. Do jakiego młodego? Do Detlafa? No, 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 no. Te nietoperki się w ogóle da uniknąć? Dobra, podleczmy się trochę. Wypijemy sobie... Gdzie jest dekoktora Forda białego? Tutaj. Pełne AP. I wypijemy jeszcze raz grom, bo się kończy. No, trzecia i ostatnia forma. Skrzydełka mu odciąłeś. Wampirze skrzydełka na ostro. O, pijesz ze mnie. Dobrze, że miałem czarną krew wypitą. Czy mógłbyś napisać jego imię? Zawsze z tym miałeś problem. Ale kogo imię? Jego? Detlafa? What the fuck? A to co? Hallucination? Potforation? O! Okej. Trzeba zniszczyć jego serducho. O, ma trzy serduszka. Au. Pojawił się nowy, co? Au, au, au. Spokojnie. Dobra, mam chwilę. Zanim się pojawi następny. Uciekaj. Okej. Zostaliśmy sam na sam, Detlaf. Kusza? Co za kusza? A, no tak, byłaby przydatna, zgadza się. Niech zgadnę, za chwilę zaraz zacznie się regenerować. Bo w sumie wampira ani wyższego może zabić tylko inny wampir wyższy przecież. No jeszcze żyje. Regis, jak tam ten buldozer na twojej głowie? Żyjesz? Ha ha ha!
Krew mu z nosa cieknie. Ty go nie zabijesz. Ja się nim zajmę. Odejdź. To nie nalegam. To nie. O, już się skleił ze sobą. Przykro mi. O. Wampir z niego uciekł. Czyli tak jak było w legendach. Zabić może innego wampira, tylko inny wampir. I tego właśnie zrobił. Dokonał pan Regis. Geralt, jaki wypacykowany. No, no, Geralt. Wyglądam jak pajac. Nie mogę rąk położyć wzdłuż tułowia. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Przywykłem do ubioru innego typu. Proszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Piercing Blifidlharts de Larfu. Najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blik i źle ulokowana hojność. Widzę, że zebrało ci się na filozofowanie. Ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. Taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Hojność coś mi to przypomina. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. To jest spokojne. Ostatnio to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary. Czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Okej. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą Garieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Skąd wiesz, że to Pucybut dostarczał listy? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy?
kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki. Ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł. I żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. Okej. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczył. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Dobra, chodźmy tam od razu. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem. Skończone. Z mojej strony, tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. Okej. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwendając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał. Mam popatrzeć na nazwę klipu jego treść po odcinku. No widziałem go już. Piercing, Blite, Fiddle, Hats, The Jarfu. Zapraszam. Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo. Ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Jakie buty, Geralt? To są zwierciadłem duszy. To doskonałe hasło. Jak idzie interes? Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Pamiętasz listy, które dostarczałeś? Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w subducie. Pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem. Na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego wcześniej? Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Nazwę klipa, a nie odnośnika do klipa. Nazwa klipa jest Wiedźmińska przygoda w Tucson. Przynajmniej ja taką widzę. Co to byli za żebracy? Ci żebracy. Wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. Wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domu. Bezdomni. Mały, bo stracę cierpliwość. Wy też pamięć. Jasna cholera, powiesz mi po obejrzeniu, okej. Okay. Pamiętasz, jak wyglądali? Ci żebracy. Pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania. To już nie wspomnę. O, bo tak to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze. Chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz.
Wiesz, gdzie ich znaleźć? Mhm. No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. No okej. Okay. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. I Geralt w tej zbroi, znaczy w tym dublecie, jakkolwiek nazwać to cholerstwo, które ma na sobie. Dzy! Sierotki. Zastanawia mnie jedno, w jaki sposób odbierają pracę nam, wam, skoro żyją na zasiłku? Właśnie wam nie odbierają pracy, no ale dobra. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku. Wynocha stąd. Tu porządni ludzie mieszkają. Dlaczego przeszkadza wam przytułek? No dobrze. Rozumiem, że przeszkadza wam przytułek. Tylko nie rozumiem czemu. No patrz na tego, Ballard. Następny obrońca biedoty się znalazł. Przeszkadza. Tu obok nasze baby i dzieciaki mieszkają. A koło takich dziadów przyzwoici ludzie boją się nawet cech. A, to wy niby jesteście ci porządni, tak? Zastraszając ludzi. To niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artois? On nas, kurwa, biały dzień obraża! Artois! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Okej. Jednego mniej. I drugiego mniej. Zrozumiałem, Maluce. Chłopaki spadamy stąd. Chłopaki! Jest nas w dwóch! Jest was dwóch! Chłopaki spadamy stąd. Chcę z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Co to za miejsce? Co to jest za miejsce? To dom żebraków? Można tak powiedzieć. Przychodzą tu, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Czemu im pomagasz? Bo tego potrzebują. Szukamy informacji. Przyszliśmy po informacji. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem, z Riedegarl. Riedegarl. Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać.
Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Wszyscy żebracy tu przyjdą? Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dobra, zaczekamy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. Wiadro zbierające deszczówkę. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwleci. A tego byśmy nie chcieli, prawda? The fuck? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go pod butu. I młody miał. Uj, ale go tu nie ma. To nie przyświadcz młodego znaczy. Młody. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Ten list już ci się nie przydał. Potrzebuję tego listu. To bardzo ważne. Tobie już na nic się nie przyda. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Widziała ta pani. Groźna była. Pani? Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Prawda. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zapieczętowany list. Piąte zlecenie morderstwa. No. Niech zgadnę, Anna Herietta. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko? Sam zobacz. No. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Będę to trzymać w tajemnicy? Księżno. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detla miał dosłownie wyrwać jej serce. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Żeby nie czuła bólu. Czy to pasuje do twojej układanki? Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką. Zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. I księżna miała być ostatnią ofiarą. To ona miała być ostatnim celem Detlafa. Syjana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw cztery pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Syjana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclerc wiedziało, że Syjana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Niby tak. Ale dlaczego Syjana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy, z zawiści, z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Łotrostwa. Wszystkie te powody do niej pasują i nie wykluczają siebie nawzajem.
Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. Uważasz, że to dobry pomysł? Sądzisz, że to dobry pomysł? W końcu to my zniweczyliśmy jej misterny plan. Myślisz, że będzie chciała z tobą rozmawiać? A cóż ci szkodzi się przekonać? Też prawda. Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Empiria? Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Merla 6. Po tym, co wyprawiał Detlaff i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Prawda. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. O, Regis. Mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Syjanę. Nie, idzie się upić w samotności, bo zabił przyjaciela. Nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlaffem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to. Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. Okej. Porozmawiaj ze Syjaną opcjonalnie. Dobra. Dokończmy to śledztwo. Najwyżej ten ostatni odcinek będzie trochę dłuższy. Tak z półtorej godziny pewnie. Bo już ma godzinę. Ciekawe, że... toksyczność na mnie spadła do końca. Poczekaj za godzinkę, Geralt. Uzupełnij eliksiry i właśnie. Pozbądź się toksyczności. Piesku, piesku. Położył się tak znikąd. Czuję się bezpiecznie, gdy jesteś w pobliżu wiedźmy. Ale zapaszki. Za tanki się szykują, uważajcie. Psy? Niezły masz węch, panie. Prawie jak wiedźmin, powiedziałbym. Dobra. Daleko jeszcze do tego zamku? Wow. Nie wiedziałem, że strażnicy też mają umiejętność zapalania pochodni pstryknięciem. O, tyś sławny Geralt z Rivii, prawda? Z jakim cudem wszyscy mnie poznają w tym widzianku? No w sumie, takiej facjaty się nie zapomina. Geralt, gdzie zgubiłeś okulary? Jak ty cokolwiek widzisz bez nich? No, od razu lepiej. Nie ma tak, o 4:30 włamywać się do zamkniętego skrzydła pałacu, żeby porozmawiać z osądzoną złą siostrą księżnej. Wow. Geralt, nie wiedziałem, że jesteś akrobatą, który potrafi się wturlać po schodach. Prawie jak w Dark Souls. Fajny posąg. Tylko tak trochę beztrosko sobie tu stoi, ani nie ma żadnej płytki pod nogami, żeby stał równo, ani nic. Musi być bardzo równa podłoga.
Jeszcze wyżej? Pieczony kurczak. Tam też jest jakiś talerz. Sir. O, zawrzyte. Panie strażnik, puśćcie mnie. Muszę się pilnie zobaczyć z Janem. Jest podejrzana o zaplanowanie zamachu stanu. Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to dobra. No to dobra. To jesteście upoważnieni, ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. Okej. Zróbmy save'a. Jednego z ostatnich. I za strażnikiem do celi Siamy. No, drugi taki sam posąg. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była. Bo to nieobyczajnie. Nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko, to twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie ty już naprawdę męczyć. Nie? Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu? Czemu? Z powodu klątwy Czarnego Słońca, bo jej zazdrościsz, bo odwróciła się od ciebie i wykreśliła z pamięci. Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Kolejna zagadka rozwiązana. A twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale... Może dołożyć ci jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć. Bo jeśli kiedyś cię uwolnię, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A nie myślałaś, żeby jej wybaczyć? A może po prostu przestałabyś wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy? I jej wybaczyła, co? A czemu niby miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. Kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Była tylko dzieckiem. Sian. Ona miała lat, kiedy cię wygnano. 12? 13? Była dzieckiem. Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła cię z pamięci dlatego, że byłaś jej obojętna. Tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Geralt, coś jest w tym twoim filozoficznym tonie. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie,
tylko jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Sian. Steam żyje? A to Steam w ogóle... Stream w ogóle umarł? Kurde, zero zgubionych klatek, a stream przerywa. O co tu chodzi? Jeszcze jakby internet miał czkawkę i były zgubione klatki, to bym wiedział, o co chodzi. Wtedy by to była wina mojego internetu. A tak, nie wiem, czego to może być wina. Chcę coś najpierw załatwić. Muszę jeszcze coś załatwić. Potem sam go znajdę. Daję! Zostało nam jeszcze w ogóle coś do załatwienia. Porozmawiaj z Damienem. No tak, gwint nam został. I odszukać posag Marleny. I zapytać właścicielkę barzęciarni o tajemniczą łyżkę. Ale to... Równie dobrze możemy uznać, że wykonaliśmy wszystkie questy w Wiedźminie. Bo jakoś na gwinta mi się nie zapowiada. No to jest 19 rozgrywek, żeby wygrać wszystkie karty, a później jeszcze trzeba wygrać turniej. U ciebie stream żyje własnym życiem? No na to wygląda. Tylko z jakiego powodu? To mnie nurtuje. Nic, zobaczmy, czy udało nam się... spoiler alert. Osiągnąć najlepsze możliwe zakończenie. Zróbmy save'a. To już chyba raczej będzie ostatni. Wawa wiwa. Aha. Fajna nutka. I nagle przestali grać. Wu! Ogrody pałacowe. Powiemy panu Damienowi, że planowała zamach stanu? Niezła blizna. Źle wyglądasz. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg zarniki. Już prawie tego nie czuję. Powiedzieć mu, czy mu nie powiedzieć? Oto jest pytanie. Księżna miała być piątą ofiarą. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlaffa i Sianny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. Niewiarygodne. Mało jej było intryg, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście? Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przy księżnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się... Sianna. Sylwia Anna. Ha. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. To jest Anna Henrietta, Anna Henrietta i Sylwia Anna Sianna. Ciekawe połączenia tych imion. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz,
Odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję. Jaśnie oświecony. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego. Wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Z tym medalionem. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenia tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivi, zabójca bestii z Beauclair. Rusz się. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Odblokowano osiągnięcie. Niechaj ten syn... Last action hero. Be decorated with the Order of Viviti Vinifera. Oczywiście musiała się napić wina. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Ciężki mieszek. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. 5000 koron. Kilkanaście beczułek Sangreal. Wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Niezmiernie. To dla mnie wielki zaszczyt. Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę. Ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na bogów, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby, zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie Delatour? Delatour. Prowadzić Sylwię Anne. W porównaniu do tego wszystkiego, to te posągi są okropne. Zaś w tej swojej dziwnej pozycji stoi, jakby trzymała nóż za plecami. Księżna poprosiła mnie, żebym został. Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Wiem, że Sianna miała swoje powody. Sianna jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do Beauclairskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Sianno? Dobrze wiesz, o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali. Bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty... Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką.
Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Usprawiedliwiasz tych, których nienawidzisz? Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Obie byłyście wtedy dziećmi. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro. Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Dobrze. To ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. Kogo? W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowa. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Udzielałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Może i prawda. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz. Ty? Nie wiem, czy to taki dobry pomysł przytulać się do nie... do niedoszłej morderczyni, no ale wygląda na to, że jednak tak. Czyli udało nam się mieć to dobre zakończenie. Bo w złym zakończeniu ona bierze swoją, czy od Anny Henriety, spinkę od włosów i tą spinką jej podżyna gardło, czy coś w ten deseń. Byś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jakie porównanie. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna Diabolis. Auralna Diabolis. Na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem. Udał ci się ten binger. Udał ci się ten binger. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty. Kurde. Jakiś strupek mi się na nosie zrobił, rozdrapałem go i teraz mi krew z nosa ciekł. Teraz, po ciemku? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa. Jest ciemno. Geralt.
Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem, nie potrzebuję światła widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. Nie widać tej krwi? To dobrze. Niech będzie, chodźmy. Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną. Rękawice do zrywania mandragory. Proszę, oto rękawice i maska. I maska do zrywania mandragory. Dzięki. No dobra. Idziemy. Okej. Gdzie są te rękawice i ta maska? To są quest itemy? Mhm. Rękawice do zrywania mandragory i maska do zrywania mandragory. Piąte zlecenie morderstwa. Tym razem zajmiesz się księżną. Anna Henrietta nie ma pojęcia, czym jest empatia. Jej serce jest zimne. Dlatego wyrwiesz jej ten głaz z piersi. Najpierw jednak skpięciesz jej kark. Szybko i sprawnie. Kiedy tego dokonasz, Rena będzie wolna. Okej. Gdzie jest ta maska? Zamiast okularów. Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. O czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Prawda. Nawet stare truchło trupojada? Za grosz w tobie subtelności. No. Rozmawiasz z Wiedźminem, Regis. Czego oczekujesz? To tu? Zbierz korzenie mandragory. 0 na 2. O, jest tu. Powykrzywiane korzeń mandragory. Jeszcze jeden. Regis? A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Dobra. Możemy zdjąć ten... tą maskę. Założ okulary z powrotem. I swoje rękawiczki. Jezus. Są odciski butów. Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? O? Regis! Regis! Podniosłeś rękę na wampira, zginiesz za to. Fuck! Regis, ale mnie nie musisz bić. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. The fuck? Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Chwilę później. Nie było.
godne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? No. Niespecjalnie znam się na rynku. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce obok łóżka. Na szafce obok łóżka. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiedzisz i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Tak, chyba osiądę tam na stałe. Nie, zostałem stworzony do zabijania wampirów? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. A, sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie poczciwie. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało. Poezję, co oczywiście przychodzi na Jaskra. Tak. Brakuje mi Jaskra tu w Tucson. Pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak. Choć akurat epizodu z Wildeforcem nie wspominam najlepiej. Tu została z ciebie mokra plama. Pamiętam to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair. Byłbym spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. No. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie... Nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaj, nie było łatwo. Dokąd wyjeżdżasz? Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania inkognito. Prawda? Ciekawy punkt widzenia. A punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Posiedźmy tu jeszcze trochę. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. No. Tak. Należy. I to spojrzenie w stronę kamery, w stronę gracza. Niszczenie czwartej ściany. Okej! W końcu, po 140 paru odcinkach, dotarliśmy do końca historii Geralta z Rivii. W ten oto sposób będę mieć udokumentowane na swoim kanale na YouTubie całą historię Geralta. Poprzez Wiedźmina 1, Wiedźmina 2 i teraz Wiedźmina 3. Jestem z siebie dumny. Dobra. Ja zostawię cię z tym epickim outro. Natomiast ja idę skorzystać z tej chwili, którą mam wolną, żeby odcedzić kartofelki i zastanowić się, w jaką grę będziemy grać dalej. ZW.
Kurde. Strasznie długie te outro. Myślałem, że jest krótsze. Myślałem, żeby nie spróbować Kaiserreicha lub Trzech Królestw. Albo Simsów. Jezus, co jest? Mariusz Popa. No z tych trzech rzeczy, które wymieniłeś na tej swojej liście, Kaiser miał update. Więc możemy sobie pograć w Kaiserreicha, zobaczyć co takiego nowego w tym update'cie. Jezus. CDPPL. Epic Soft. Spike Chunsoft. The fuck. Kurwa, nawet naszą grę współfinansował projekt. Współfinansowała Unia Europejska. What the fuck? To dopiero długa lista. Dzięki za dotrwanie do końca. Krew i wino jest zwieńczeniem trylogii Geralta. Możecie sobie wyobrazić, jak ciężko przychodzi nam to pożegnanie, ale parafrazując mistrza, coś się musi skończyć, aby coś mogło zacząć. O. Okej. Okay. Pamięci Karoliny Grochowskiej. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Dwa. Nowe zadanie. Wszędzie dobrze. Idź do domu. Geralt postanowił pójść do swojego domu w posiadłości Corvo Bianco. Okej. Okay. To przejdźmy się do domu. To jeszcze nie koniec. Jeszcze mamy do zrobienia tak naprawdę ulepszenie wszystkich zbroi. Stworzenie do końca zbroi wilka. No i te wszystkie, wygrać te wszystkie karty do gwinta, ale tego mi się nie chce robić. Trochę tu odżyło, nie powiem. Pan Liam i pani Matylda będą mieli o czym wiedzieć. Liam? Jaki Liam? Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Ona. Halo? Jest tu kto? Halo? Jak zawsze.
Jak zawsze. Piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałem? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś... Przegryzł cię już. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie za dwie korony. Jeszcze chciałem ten prezent od Regisa obejrzeć, który miał być przy szafce, przy łóżku, no ale... Ciekawe, czy jakbyśmy wybrali Triss, to czy tu by Triss przyjechała? Chyba tak. Raczej na pewno tak. Doczekaliśmy szczęśliwego zakończenia. Kto by pomyślał? Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. The fuck? Co to za powiedzenie? Nie jestem jak inne czarodziejki. Dasz jej grzędę, ona myśli wyżej się. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach. Bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. The fuck? Masz rację. Nie dość, że przystanę, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziar. No tak. Zaraza. Tym razem wygrałeś. Bitwa na powiedzenia, what the fuck? Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowie. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu Banarda. Ty zacząłeś się wygłupiać z nim. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmienię, Geralt. Proszę. Raczej się nie zmienimy. Mieć dom to dziwne uczucie. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie. Mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie właściciela nieruchomości. No ja siebie też. Sam jestem trochę zaskoczony. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem. Chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi. Kategoria taksyderm. Jednorożec. No tak. Jednorożec. No fuck. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. Jak ci się podoba w Toussaint? Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. No, prawda. A, może powinnaś rozważyć koloru. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. Izabelinkowy? Jaki to jest? A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia. A ty będziesz przynosił mi schłodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Przywiozłaś sporo książek. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny dowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Co? Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie.
Dlatego przyjechałam tutaj. No okej. Okay. Pogadamy później. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zadanie zaktualizowane. Wszędzie dobrze. Zadanie skończone. Dobra. Jak już tak ten odcinek ma prawie 2 godziny, to go dociągnijmy do tych 2 godzin. Zobaczmy jeszcze, co to za prezent nam Regis zostawił. List od Regisa. Drogi Geralcie, skoro czytasz te słowa, to znaczy, że jestem już daleko poza granicami Tusonu. A ty znalazłeś mój mutagenerator. Mutagenerator. Oczywiście możesz wybrać dla tego instrumentu nazwę zgoła inną, bardziej odzwierciedlającą twój gust oraz lepiej oddającą jego działanie, gdyż nie wątpię, że twoja wiedza na temat mutagenów jest bardziej dogłębna i usystematyzowana niż moja. Pracowałem nad tym urządzeniem w wolnych chwilach, a teraz jest już gotowe i jestem przekonany, oczywiście tylko w zakresie, w jakim przekonany może być wynalazca, zanim jeszcze jego wynalazek zostanie użyty zgodnie z jego przeznaczeniem, o przydatności tego aparatu. Zastanawiasz się pewnie, jaką funkcję ma ona pełnić. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, mutagenerator tworzy mutageny. Działa na zasadzie wchłaniania energii fali elektromagnetycznej z ciała, w tym przypadku będą to ciała zabitych przez ciebie potworów i złoczyńców, a kiedy naładowanie osiągnie punkt krytyczny, mutagenerator zamienia skumulowaną energię na większy mutagen, który, jak sądzę, będzie dla ciebie przydatny. Jak z pewnością rozumiesz, jestem konstruktorem amatorem, dlatego wybacz, ale nie będziesz miał możliwości sterowania wynikiem tej operacji. Mutacja zachodzi losowo. Wynikiem zaś będzie albo mutagen zielony, albo czerwony, albo niebieski. Mniej lub bardziej naprzemiennie. Ufam, że znajdziesz mój podarek przydatnym. Twój szczerze oddany przyjaciel Emil Regis Rolek III w Godfroy. P.S. Być może zastanawiasz się, czemu zdecydowałem się podrzucić mutagenerator do twojego domu, zamiast po prostu wręczyć ci go osobiście. Otóż musisz wiedzieć, że zrobiłem to powodowany skromnością. Uwierz lub nie. Trzymaj się, Geralcie, i niech mój podarunek dobrze ci służy. Mutagenerator. Quest item. Urządzenie do tworzenia mutagenów. 0 na 100 ładunków. Aha, po prostu mamy to przy sobie nosić. Okej. Okay. Izabelinkowy może być to odcień niebieskiego, gdyż taki kolor jest przypisywany pod to imię. Izabela. Okej. Okay. Jaśnie panie, przybył transport wina z winnicy Belgard. Z serdecznymi pozdrowieniami od państwa Jama i Matyli. Kazałem już rozmawiać. A, Chilliam i Matylda. Są w piwnicy na prawo od wejścia. Dzięki. Zajrzę tam w wolnej chwili. Okej. Okay. Doskonale. Kolejne dostawy spodziewamy się za 5 dni. Bywaj. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Możemy udać się do tej piwniczki. Zobaczmy, ile nam tego rzeźnika z Blaviken przywieźli. 20. No okej. Okay. Nieźle, nieźle. Dobra. I to by było na tyle. Historia Wiedźmina się skończyła. Nie mamy już głównego wątku, mamy tylko teraz zadania poboczne i poszukiwania. Także tak sobie wizję Geralta napisali Redzi. Po tym, jak pomógł
zakończyć intrygę związaną z bestią, z Janą i tak dalej. W zależności od tego, co sobie tutaj wybierze gracz, bo tam Regisowi można było powiedzieć, że nie, no nie chcemy się tu osiadlać, to nie dla mnie. Skoro gracz ma taki, a nie inny uzmysłowienie, jak się historia powinna skończyć, okej, ale mi się wydaje, że historia, którą Redzi chcieli przedstawić, było właśnie w ten sposób, w jaki ja próbowałem ją tutaj przedstawić. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym materiale. Na razie.